Rząd PiS traktuje żołnierzy i Straż Graniczną jak ściankę do zdjęć. Kiedy oni fotografują się przy płocie, strażnicy narażają swoje życie, żeby pilnować naszej granicy. W tym samym czasie pisowska mafia ściąga do Polski setki tysięcy migrantów, którym wystawia wizy za łapówki. Oni na nielegalnym procederze mogli zarobić miliardy, a dla prawdziwych obrońców granicy przewidzieli kawałek chleba i konserwę.